Siemanderko wszystkim. Skąd taki tytuł? Sprawdziłem i jestem rozczarowany. Skusiła mnie aplikacja Kalimoto, ponieważ dużo ludzi o tym mówi. Wszędzie gdzieś to spotykam na jakichś forach, Facebookach i innych tam internetach. No, to mnie to też podkusiło, żeby sobie sprawdzić, że to jest takie super, że ta apka jest taka super, nie? Na motocykl, no to dobrze, nie? Sprawdzimy, jak to działa. No i powiem wam, kiedy wbijamy. Sobie w przeglądarkę nazwę Kali Moto. Klikamy w pierwszy link tutaj, który mamy. Otwiera nam się okienko z takim pięknym panem motocyklistą. Możemy sobie tutaj założyć konto, lub też nie, bo to już mam sprawdzone. Nie trzeba zakładać konta. I co tutaj widzimy ciekawego? Kali Moto to jest taka apka dla motocyklistów, która działa jako nawigacja i jako taka, jakby to powiedzieć, Generator przypadkowej drogi. Dlaczego mnie ta apka zawiodła, to zobaczycie później, bo Wam rzucę jeszcze film z telefonu. Ale gdy wchodzimy na tę stronę, naciskamy sobie Trip Planner, widzimy mapę Polski, Europy i tam różnych państw. I co tu jeszcze? Po prawej stronie mamy Trip Planner moje jazdy i, i moje ulubione. Dobrze, mamy wyszukiwarkę na dole, wpisujemy sobie jakiś adres, gdzie chcemy jechać. Na przykład zrobimy sobie Gdańsk. Szukamy, szukamy. No i mamy Gdańsk, prawda? No i sobie wbijamy tutaj, że chcemy jechać do Gdańska, więc musimy kliknąć opcję Set as Destination. Ok. Skąd ruszamy? Nie wiem, może na przykład z Krakowa. Pokazuje nam się Kraków, i skoro ruszamy z Krakowa, więc sobie klikamy opcję Set As Start. Pach! I mamy trasę wytyczoną, a tutaj nam się pokazuje taki, taki komunikat, że kalimeter, kalimoto gwarantuje dużo ciasnych zakrętów. No, okej, okay. super sprawa, nie? Mamy Proszę bardzo, mamy ładną mapkę zaznaczoną na czerwono. A czemu tu Kraków mi się pokazał? No nieważne, dobra. Niech będzie Kraków ten. Aha, bo tu jakiś Kraków jeszcze jest. No spoko, nie, dobra, ok, To jest akurat nieważne. Chodzi mi tylko o to, pokazać Wam, jak to działa. Więc mm, mamy tutaj taką traskę pokazaną. 141 km. Kraków Gdańsk, i mamy takie opcje tutaj jeszcze fajne, że możemy sobie zmieniać y, różną charakterystykę trasy. Jak klikniemy tutaj w tą po, po lewej stronie ikonkę, czyli y, szybkie, szybkie drogi autostrady w sumie, no to nam się tak tutaj ustawiła ta trasa, prawda? I mamy jakieś tam, y, nie wiem o co chodzi w tym wskaźniku, czy to jest procentowy, czy to jest ilość zakrętów. Nie mam zielonego pojęcia, bo dopiero mam tą aplikację otworzoną od paru minut. Ok. Kiedy sobie klikniemy, dajmy na to, tutaj mamy kolejną opcję e, szybkie drogi, ale bez autostrad. Więc klikamy, no nic się nie zmieniło za bardzo, bo akurat tutaj chyba autostrady nie ma. Kiedy sobie klikniemy, no, to mieliśmy drogę, czyli to jest e, zakręcona droga. Ale kiedy sobie klikniemy w ostatnią, to jest tam jakaś ta bardzo zakręcona Twisty Route. No w sumie też się nic nie zmieniło, nie? to zależy od trasy, gdzie ustawimy w górach, pewnie byłaby bardziej zakręcona. No i fajnie, nie? Jest wszystko ok. Pokazuje nam taką trasę. Można sobie tutaj, jeszcze może sobie zmienimy, możemy sobie przeciągnąć ten punkt startowy, żebyśmy mieli, o dajmy jeszcze sobie, no faktycznie na Kraków damy. No i nam się tutaj ustawia taka trasa, o proszę bardzo, taka duża trasa gdzieś tutaj jeszcze Gdańsk jakiś zrobimy, pach no, jest, pięknie no, jakieś tam się nam zdjęcia to wyświetlają, możemy sobie zerknąć po drodze no ale, okej, okay, dobra, nie, no i widzimy mamy 680 km. Kraków, Gdańsk, trasa wytyczona, nie zakręciki sobie możemy różne popróbować o, teraz się zmieniła teraz mamy drogi bez autostrad tak wygląda droga bez autostrady, a tak wygląda autostrada na tej nawigacji. No i jest wszystko OK, prawda? Spoko. Możemy sobie dokładać też jakieś punkty pośrednie. Nie wiem, no możemy sobie na przykład, wrzucimy sobie, że gdzieś tutaj mamy jakiś tam punkt pośredni, jeden, tu po drodze jakiś odpoczynek sobie wrzucimy, prawda? To wszystko już zależy od Was. Możemy sobie teraz to te modyfikować, czyli możemy te punkty gdzieś tam przesuwać trasa nam się wtedy automatycznie też ustawi, no działa to tak jak jak Google, nie, jak Google mapy praktycznie to samo, nie i tak, to jest jedna opcja ale mamy tutaj też taką drugą opcję yy, która, kiedy klikniemy z prawej strony w ten napis more pokazuje nam się round trip planner, klikamy w round trip planner i zobaczcie, teraz mamy tutaj po prawej skąd startujemy a zróbmy sobie ten Kraków. Startujemy z Krakowa. Tu sobie możemy ustawić, jak dużą odległość chcemy pokonać. Tutaj nam pokazuje do 500 km, prawda? No to ustawmy sobie, a tak na oko 385. Klikamy tutaj i włącza nam się taki jakby kompas, że pokazujemy, że chcemy na przykład jechać na wschód, na zachód, na północ czy na południe. No to pojedźmy sobie może na wschód, na zachód, tak. I naciskamy Create Round Trip. Pach! I zobaczcie, zrobiło nam taką piękną pętelkę, która ma 347 km. Startujemy stąd, lecimy na około 1, 2, 3, 4 i wracamy z powrotem w to miejsce, prawda? Oczywiście też mamy opcję tutaj, możemy sobie zmieniać, nie? Że też może chcemy o bardziej zakręconą jakąś tą drogę, czy, czy bardziej prostą po autostradzie gdzieś. No to już tutaj zależy tylko od Was, jak chcecie jeździć po jakiej drodze, nie? Świetna sprawa, prawda? Najbardziej mi się właśnie podoba to, że można sobie takie ustawiać tutaj pętelki. Nie wiem, jeszcze może tak dla przykładu zróbmy sobie jedną, że na przykład chcemy wystartować. Ustroń. Ustroń z górach. Ustroń tak. Ustroń polska. I chcemy sobie pyknąć z ustronia traskę, taką 200 km, i dajmy na to, chcemy na południe tą traskę, więc sobie robimy. I kreujemy nową trasę. I zobaczcie, tak nam to tutaj praktycznie ustawiło tą petelkę, że zaczepiamy, wy, wy, wyjeżdżamy z ustronia i sobie lecimy przez troszkę, troszkę Słowacji zaliczamy i troszkę Czechów zaliczamy. No, super sprawa, prawda? Idealnie to wygląda, jak to się robi na komputerze, na w przeglądarce nie trzeba się logować, nie trzeba zakładać konta. Chyba, że na przykład chcemy sobie wyeksportować tą trasę gdzieś do jakiegoś urządzenia GPS, wtedy tutaj mamy taką opcję eksport GPX, ale wtedy musimy sobie założyć konto. No, no okej. Okay. Dobra, I mam tu założone konto, także za chwilkę zobaczymy. Kiedy mamy konto, jesteśmy zalogowani tutaj, możemy sobie wtedy eksportować plik GPX. Do, na komputer i możemy potem to przenieść do urządzenia z nawigacyjnego jakiegoś, nie? I mamy też na przykład nasze trasy, tak? Możemy sobie to zapisać, i zapisujemy jakiś tam, tutaj wpisujemy jakąś tam nazwę, prawda? Zapisujemy sobie tam mapkę. E, kiedy sobie klikniemy w, 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 w tutaj moje jazdy, zaplanowane mamy tutaj dwie akurat i i super, prawda? Mamy zaplanowane traski, no i jest elegancko, czyli co spodobało mi się. Na komputerze fajnie to chodzi, więc trzeba sobie zainstalować na telefonie teraz tę mapkę i sprawdzić, jak ona działa na telefonie. No i zaraz zobaczycie, że to nie jest wcale takie fajne, jak wygląda na kompie. Dlatego właśnie. Ta aplikacja mnie troszkę zawiodła, chociaż zostanie ze mną z powodu właśnie tych pętelek. Ale to zobaczymy teraz sobie filmik z telefonu. No i wszystko pięknie, ładnie. Jak widzimy to na stronie internetowej na aplikacji Kalimoto, ale kiedy sobie zainstalujemy apkę w telefonie, zobaczcie sobie pierwszy minus. Który udało mi się zauważyć na tej apce, zobaczcie sobie tutaj ten obszar, zaznaczony tą czarną, taką wódką. Na apce w telefonie to jest tak zwany wolny region, który mamy gratisowo, za darmo w tej apce wrzucony. I tak jak widzieliście na mapach, na komputerze, nie ma żadnego problemu. Można sobie ustawiać różne trasy po całej Polsce, wszędzie, pętelki, nie pętelki, w kilometrach i tak dalej, nie? A jeśli sobie zainstalujemy apkę na telefon, chcielibyśmy sobie pojeździć na motorku na tej apce, no to zobaczcie, co się dzieje. Kiedy chcemy wbić na przykład nową trasę, możemy zrobić, że na przykład mamy tutaj moja lokacja, pierwsza opcja, która już mi się nie spodobała, te zakręty wszystkie, bardzo zakręcona droga, już jest w premium. Ok. Kiedy na przykład chcemy sobie wbić jakąś trasę na tej mapie na aplikacji, robimy moja lokacja. Punkt docelowy. Tutaj na przykład mam wbite Jerozol, bo się wybieram w tym roku na, do te, na, ten, na ten plan filmowy Rancho. I kiedy sobie wbijemy Jeruzal, Proszę bardzo, co nam wyskakuje. Sorry, ale Twój adres jest poza Twoim wolnym, jakby regionem. <noise> już nie pojedziemy do Jeruzala na tej apce ok, a kiedy sobie chcemy wbić na przykład hmm, co byśmy sobie chcieli wbić chcemy sobie wbić na przykład ten, tą, tą pętelkę wtedy mamy zobaczcie, pętelkę mamy maksymalnie i już na tu wskakuje, proszę żeby sobie kupić do 200 km. Maksymalnie mamy, możemy sobie wrzucić tą pętelkę, Jeśli wejdziemy w zakręty, zobaczcie, tylko mamy zwykłą, zwykłą prostą, normalne zakręty. Już tych zakręconych zakrętów nie ma w niepłatnej apce. Co dalej? No, do 200 km. Powyżej 200 km już mamy premium tutaj w tym miejscu już sobie nic nie zrobimy, no tam możemy sobie poustawiać kierunki, no na szczęście kierunki mamy za darmo <laughs> i minimalnie chyba jest tak, 50 km jest minimum, pętelka, 200 jest maksimum, kiedy sobie na przykład ustawimy jakąś tam 125 moja lokacja tutaj nie mamy wyboru drogi tylko mamy jedną pokażemy sobie na mapie na razie nie, nie dziękuję aha, bo musimy, dobra, musimy wybić lokalizację, OK. No, i kiedy sobie chcemy na przykład wbić tam jakąś pętelkę, moja lokacja, zakręty się nie da, tylko normalnie. Pokaż na mapie. No i zobaczcie. 45 km, i tylko sobie możemy jeździć w naszym tutaj tym wolnym, jakby regionie, gdzie jesteśmy. No i tak, tak to właśnie wygląda z tymi, z tą mapką, z kiedy sobie chcemy właśnie wbić dalszą trasę. Już się nie da, trzeba mieć premium do 200 km maksymalnie, możemy sobie pętelki śmigać bez, premium, bez tego programu, bez zapłacenia za tą mapkę. A ile kosztuje zapłacenie za tą mapkę? Proszę bardzo, mamy... 229,99 na rok. No nie wiem, czy to jest takie opłacalne. W sumie ta apka zostanie u mnie z powodu tych pętelek tylko. No to tam wiadomo, gdzieś tam na szybko sobie wyskoczyć, jakąś tam sobie traskę wrzucić, o taką tam 50, 100, 170, 500, 200 kilometrów. taka 200-kilometrowa, proszę. No, tak to 182 km tutaj. No, z tym se można pojeździć, bo to jest akurat niepłatne. Ale reszta, no, jakbyście chcieli jechać na tej opcji jak na nawigacji, no to tylko, to tylko w tym tutaj rejonie zakreślonym, tą czarną obwódką taką. Także, no, a Kalimoto, może i jest fajne, ale rozczarowało mnie to, że tyle wołają, 230 złotych kurczę rocznie, płacić za to, żeby pół roku jeździć i można byłoby wyjechać poza ten swój region darmowy. No nie, nie, troszkę przegięcie, według mnie.